Witam Państwa bardzo serdecznie i oczywiście mam nadzieję tutaj na współpracę. Przede wszystkim dziękuję organizatorom za zaproszenie. Chciałam Państwu tutaj do Państwa skierować taką informację, że jest to wstępne rozpoznanie tematu skupiające się na kreowaniu wizerunku i przedstawieniu tego wizerunku, osiągnięć w zakresie kreowania wizerunku w tej chwili, na tą chwilę, to jest stan obecny naszych działań w zakresie właśnie kształtowania imidżu bibliotek. Będziemy kontynuować to zagadnienie przy współpracy Biblioteki Politechniki Wrocławskiej i podczas naszego następnego spotkania przedstawimy bardziej futurystyczną wersję. I teraz tak, chciałabym od Państwa, oczekuję od Państwa trochę interakcji, trochę reakcji na moje uwagi, na moje komentarze, ponieważ powinni Państwo tutaj odnaleźć wśród slajdów swoje biblioteki. Nawet jeżeli nie wszystkie biblioteki będą tutaj przedstawione, to zapewniam, że dużo większy pakiet zawarłyśmy wspólnie z koleżanką, współautorką w naszym referacie. Referat też przedstawi całą metodologię trójstopniowych badań, które podjęłyśmy i bardzo proszę, żebyście Państwo przyglądając się, słuchając mnie, jednocześnie mieli świadomość i mogli sobie powiedzieć w duchu albo nawet głośno, o tak, to też się dzieje u mnie. I oczywiście przystępuję do prezentacji. Na początek oczywiście prosta definicja, na którą natrafiłyśmy w całym natłoku literatury fachowej. Otóż wizerunek jest to portret, na który trzeba sobie zapracować. Oczywiście w odniesieniu biblioteki trudno tutaj mówić o portrecie, natomiast image biblioteki to jest coś, nad czym pracujemy. I przedstawię Państwu, jakie działania podejmujemy, jakie narzędzia marketingu wykorzystujemy i w jakim stopniu my, bibliotekarze, nasze biblioteki wpływają na prestiż naszych macierzystych uczelni. I oczywiście pytanie tytułem wstępu, czy my faktycznie kreujemy swój imidż, czy my zabiegamy o nasz wizerunek? I tutaj już w tym miejscu myślę, że wszyscy Państwo razem ze mną możemy odpowiedzieć sobie na to pytanie. Oczywiście tak, wszelkie działania, które podejmujemy, poświadczają właśnie taką odpowiedź. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że nasze działania to nie tylko zapewnianie obsługi naszym użytkownikom, to nie tylko świadczenie usług, ale chciałabym, abyśmy kreowanie wizerunku rozpatrywali przynajmniej w dwóch obszarach. Przede wszystkim wdrażania nowych usług, ale także promowania tychże usług. I oczywiście obserwujemy to we własnych uczelniach, we własnych bibliotekach. W tej chwili nasze biblioteki przejmują zadania niebiblioteczne, włączają do struktur bibliotek agendy, które nie wykonują typowej dla procesów bibliotecznych pracy. I oczywiście posłużyłam się tutaj przykładem Politechniki Łódzkiej, która w ramach struktury organizacyjnej ma centrum wirtualnego kampusu, ma również uczelniany punkt personalizacji, ale także od stycznia tego roku ma dział wydawnictw Politechniki Łódzkiej, a więc Politechnika Lubelska już nie jest jedyną biblioteką, w której taka działalność się dzieje. Kreowanie przez działanie, a więc wdrażanie nowych usług. I ja cały czas podkreślam, to jest ten standard, który już mamy. Jeżeli któraś z bibliotek w trakcie prezentacji stwierdzi, że jeszcze tego u siebie nie zrealizowała, to jest to dobry moment, żeby podjąć działania i do tego standardu wyrównać. Oczywiście w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów, to jest zdalny dostęp do zbiorów elektronicznych i wolny dostęp do zbiorów drukowanych. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę na innowacyjne usługi wdrożone w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mianowicie to jest regulowanie opłat w sposób zdalny za pośrednictwem konta internetowego, czy też zamawianie materiałów też w sposób zdalny i otrzymywanie tych materiałów drogą elektroniczną, realizowanie płatności za te materiały także w sposób elektroniczny. Myślę, że przede wszystkim tutaj umowa podpisana z bankiem i właśnie pozwoliła na wdrożenie tej usługi i proszę Państwa, to jest na pewno coś, czego nasi czytelnicy potrzebują, czego od nas oczekują, a czego my jeszcze nie do końca jesteśmy w stanie zapewnić.
Kolejne nasze działania to oczywiście dokumentowanie dorobku naukowego uczelni, archiwizacja poprzez tworzenie repozytoriów, to także usługi bibliometryczne, więc wszelkiego rodzaju analizy, cytowań, ale nie tylko. Zmienia się nasze oblicze dydaktyki bibliotecznej. Proszę Państwa, w dalszym ciągu realizujemy zajęcia stacjonarne, ale wdrażamy także formy e-learningowe. Ale już dziś możemy też powiedzieć o tym, że nie powinniśmy zachwycać się czy poprzestać na formach e-learningowych, ale dążyć do bilearningu. Mamy przecież na uwadze środowisko akademickie. Pozostańmy mimo wszystko z tym środowiskiem w bliższym kontakcie. No i oczywiście funkcje biblioteki niebiblioteczne, ale bardzo ładnie wpisujące się w naszą działalność bibliotekarską, to oczywiście działalność kulturalna. I też tutaj odwołam się do przykładu Biblioteki Politechniki Łódzkiej, gdzie działa galeria BiblioArt, ale proszę zwrócić uwagę, w tej galerii okazało się, że jeden z wydziałów odnalazł właściwą przestrzeń do zorganizowania obrony prac dyplomowych studentów z Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Jesteśmy uczelni potrzebni, takie rzeczy się dzieją i są one dobrze postrzegane, a więc ten nasz wizerunek zyskuje. Kolejne uczelnie, w których dzieje się bardzo dużo, tutaj akurat wyłoniłam dwie biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, która organizuje cykl spotkań Biblioteka Kulturalna w Bibliotece Uniwersyteckiej i Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego organizującą Noc Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Oczywiście noce bibliotek odbywają się także w innych bibliotekach, na przykład w Bibliotece Politechniki Śląskiej. Te dwie biblioteki wybrałam ze względu na obszerny i ciekawy program, ale działalność kulturalna zaczyna łączyć się też z inną działalnością, na przykład z działalnością dobroczynną. Proszę Państwa, Biblioteka Politechniki Opolskiej włącza się w akcję Szlachetna Paczka, a Biblioteka Politechniki Łódzkiej z kolei współpracuje z Fundacją Kocia Mama. No i przechodzimy do kolejnego aspektu naszego kreowania wizerunku. Biblioteka to oczywiście nie tylko zbiory, nie tylko usługi elektroniczne, nie tylko kontakt z naszym użytkownikiem, nie tylko świadczenie usług dokumentacyjnych, bibliometrycznych i tak dalej, czy tworzenie przestrzeni, organizacja imprez kulturalnych, ale to także przestrzeń otwarta, przestrzeń przyjazna. I o tej przestrzeni tutaj też mówiliśmy i ja oczywiście pociągnę dalej ten wątek. Biblioteka musi być przyjazna, musimy wszyscy dobrze się w niej czuć i my jako pracownicy, ale przede wszystkim nasi studenci. I tutaj chciałam zwrócić uwagę na kącik Malucha, który jest w Bibliotece Politechniki Poznańskiej. Wydaje mi się pomysł ze wszechmiar idealny. W uczelni technicznej można znaleźć miejsce także dla maluszków. I w Bibliotece Politechniki Łódzkiej salonik biblioteczny Luzik zawsze ze znakomitą frekwencją. Takich przestrzeni oczywiście jest coraz więcej. Zmienia się także forma komunikacji. To też wpływa na nasz wizerunek. I tutaj, proszę Państwa, do analizy form komunikacji wybrałam biblioteki państwowe, uniwersyteckie i politechniczne. Prawie wszystkie, 39 bibliotek, 25 z nich posiada formularze wspomagające współpracę uczelni z biblioteką. 18 bibliotek, kontynuując wątek komunikacji, posiada profil na Facebooku. 13 bibliotek udostępnia filmy o bibliotece i tutaj bardzo Państwa zachęcam do zapoznania się z serią filmów Politechniki, Biblioteki Politechniki Warszawskiej. Znakomite, ponad 3000 wyświetleń niektóre z nich mają. I oczywiście nie mogę nie wspomnieć o filmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku, która promuje swoją bibliotekę jako idealne miejsce na spędzenie całego dnia. Formularze typu zapytaj bibliotekarza, a więc ten kontakt w czasie rzeczywistym zapewnia 12 bibliotek, tylko 8 posiada gadu-gadu. Ale proszę też zwrócić uwagę, jaką ciekawą formę promocji wybrała Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego. To jest promocja wykorzystywana przez czytelników. Można wysłać, jeden czytelnik do drugiego czytelnika może wysłać kartkę z biblioteką w tle. No i oczywiście dwie biblioteki kreują swój wizerunek. Dwie biblioteki w maju. W maju były robione badania, a więc na stan na maj tego roku dwie biblioteki posiadają wersję mobilną z tych 39 wersję mobilną swojej strony internetowej. Na razie jest to za mało, a więc to
jeszcze może nie jest standard, aczkolwiek też do tego musimy dążyć.